Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dobrą wiadomość dla osób, które czekały na testy kart graficznych. W końcu takie testy będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. W tej chwili wymieniać będę moją obecną kartę, czyli Radeona HD7790. Do testów natomiast otrzymałem dwie karty z wyższej półki i cenowej i wydajnościowej. Już Wam pokazuję, co to są za modele. Pierwszą z kart będzie Asus Radeon HD R9 270 wersja OC na takim samym chłodzeniu jak moja obecna karta, czyli DirectX U2. Karta już z wydajnych, kosztująca ponad 600 zł, nawet więcej. Ceny dokładne sprawdzicie sobie oczywiście w opisie filmu. Możecie tam sobie jak najbardziej poszperać w poszukiwaniu najlepszych cen, jeśli byście chcieli taką kartę. Natomiast karta na chwilę obecną myślę, że jeszcze całkiem wydajna, całkiem dużo mogąca pokazać w grach. Testy oczywiście zobaczymy sobie i potem będzie też porównanie z kartą, która jest już takim swoistym potworem w swojej klasie, ponieważ jest to karta Gigabyte G1 Gaming. Jest to GeForce GTX 960, 2 GB pamięci, tak samo jak w przypadku tego Asusa. Natomiast tutaj mamy chłodzenie WindForce, czyli aż 3 wentylatory. Karta ogromna, karta masywna, karta wydajna przede wszystkim. Więc podejrzewam, że ta karta Asusa przeskoczy bez problemu. Natomiast tak jak mówię, zobaczycie to sobie już w testach. No więc zobaczcie, zapowiada się całkiem ciekawie. Zrobimy sobie testy, porównania. Myślę, że będzie ciekawie, będzie co oglądać. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!